Piotr Matkaniec, dzień dobry w studiu Portalu w Kielcach Info, a dziś moim Państwa gościem jest Renata Janik, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa. Pani Marszałek, porozmawiamy o funduszach europejskich, a dziś o szkolnictwie zawodowym. Jak bardzo istotnym elementem szkolnictwa są szkoły zawodowe? Bardzo ważnym elementem, zwłaszcza, że reforma przeprowadzona wiele lat temu przyniosła wielką szkodę dla szkolnictwa zawodowego. Widzimy to już od paru lat na rynku pracy, gdzie brakuje fachowców, w podstawowych, takich czynnościach. Po prostu brakuje ludzi do pracy w branżach związanych zarówno z mechaniką, z budownictwem, w szeregu innych, gdzie Nasi mieszkańcy potrzebują wymiany grzejnika, elektryka, także to jest ogromny problem. My od 2019 roku Konkretnie w momencie, kiedy Zarząd Prawa i Sprawiedliwości przejął władzę, naprawdę zaczęliśmy wspierać szkolnictwo zawodowe, uruchamiając kolejne konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tak aby to szkolnictwo odbudować. Ale to nie jest kwestia dwóch, trzech, czterech lat. To jest potrzebny, długi proces, dlatego że nie mamy nauczycieli, którzy mogą uczyć w szkołach zawodowych, więc staramy się te środki, wykorzystać jak najlepiej. Wykorzystaliśmy jak mogliśmy najlepiej w perspektywie 2014-2020 i teraz mam nadzieję, że to się również No właśnie, uda. bo teraz nowa perspektywa unijna i w jaki sposób te fundusze unijne można wykorzystać na rozwój szkół zawodowych? Przede wszystkim szkoły mogą składać wspólnie, jako projekty partnerskie, na przykład jak Miasto Kielce, które ma kilka takich szkół zawodowych, branżowych. Mogą pojedyncze szkoły składać, mogą składać instytucje otoczenia biznesu, czy firmy wspólnie ze szkołami i z takich projektów naprawdę są wymierne korzyści. Przede wszystkim największe korzyści oczywiście o tym, to jest to, na czym mi najbardziej zależy, mają uczniowie. Są bowiem płatności Staże, możliwość tych staży u pracodawcy, którego sobie wybiorą, możliwość nauczenia się tej praktycznej nauki zawodu. To są wszelkiego rodzaju świadczenia, jak ubezpieczenie, ubranie takiego młodego człowieka właśnie na takie staże, na takie praktyki, ale to też jest wsparcie dla pracodawców, bo więc taki pracodawca, jeżeli ma taką młodą osobę u siebie, to może o nią tak zadbać, że ta osoba już po szkole średniej przyjdzie do niego i będzie pełnoprawnym pracownikiem, a na przykład może studiować zaocznie. To jest wszystko do pogodzenia. Czyli ten czas na rozpoczęcie kariery zawodowej jest znacznie skrócony i ułatwiony tak naprawdę? Oczywiście, że tak, bo proszę pamiętać, że w czasach, kiedy ja kończyłam szkołę średnią, wiele osób podejmowało już pracę, żeby być samodzielnym finansowo, a mogli kończyć studia podyplomowe, bo wtedy już po tych technikach naprawdę było dobre przygotowanie zawodowe, czy to były zawodówki, czy to były technika zawodowe, czy to były licea zawodowe, czy licea ekonomiczny, tak jak ja kończyłam, już można było pracować. Później, kiedy przyszły gimnazja, y, okazało się, że nie ma zawodówek, y, szkoły branżowe, zawodowe cieszyły się mniejszą popularnością y, i dlatego no, pojawił się ten problem, który, z którym się dzisiaj borykamy, nie tylko my jako samorządowcy, ale przede wszystkim pracodawcy. Więc w każdym z tych projektów korzysta pracodawca, korzysta przede wszystkim uczeń, ale także korzystają nauczyciele, którzy mogą się również dokształcić w ramach tych projektów. Bardzo ciekawym, bardzo ciekawym projektem jest również Baza Usług Rozwojowych. Proszę powiedzieć, czym, czym to jest i jak mogą, możemy z tego skorzystać? Długo by o tym mówić, ale chcę powiedzieć panu redaktorowi, chcę powiedzieć państwu, że właśnie dziś, 18 grudnia, Baza Usług Rozwojowych w ramach dwóch projektów, instytucjonalny projekt, czyli skierowany do pracodawców i ich pracowników, a także indywidualny, właśnie ruszyła. Dziś mamy bardzo dużo chętnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy osoby Stoją w kolejce, bowiem y, y, kryterium jest, kto pierwszy to lepszy nie da się, ponieważ wszyscy mają prawo otrzymać to dofinansowanie. I tutaj uspakajam od razu pana redaktora, uspakajam wszystkich słuchaczy portalu w Kielcach, aby się nie denerwowali. To jest ciągły nabór, czyli my ogłaszamy konkurs z dostępnymi środkami, y, kończą się te środki. Przyjmujemy 120%, oceniamy szybciutko, podpisujemy umowy, pamiętajmy umowy trójstronne i ogłaszamy kolejny nabór. Na trzy lata do wykorzystania dla naszych mieszkańców mamy 78 milionów złotych na dwa projekty. Pamiętając o tym, że jeden, jedna, jeden mieszkaniec naszego województwa może otrzymać dofinansowanie 8,5 tysiąca złotych. Więc y, nie braknie tych pieniędzy. Niech Państwo y, nie martwią się, że kto będzie przyjdzie we wtorek, no oczywiście, jeżeli dzisiaj będziemy siedzieli do północy, no to wtedy rzeczywiście może się być problem. Poczekać. Ale to jest zupełnie niepotrzebne. Nie ma problemu wprowadzać takiego, <laughs> takiej, takiego napięcia, zdenerwowania, że stoję w kolejce. To my jesteśmy dla Państwa. Ja służę od 2000. Od listopada 2018 roku moi pracownicy służą, ale my nie dysponujemy 100 pracownikami, którzy przyjdą, będą pracowali. To jest tak samo, jak idziemy do innego zakładu pracy i nagle przyjdzie 100 chętnych, żeby na przykład obciąć włosy. I gabinet fryzjerski dysponuje określoną ilością fryzjerów. Nie no mamy możliwości przerobić zwiększyć. tej. Dlatego tej też możliwości. bardzo proszę Państwa o rozwagę i to jest taka jedna moja prośba, a druga prośba jest taka, że celem środków w ramach bazy usług rozwojowych e, i wykorzystania ich przez naszych mieszkańców jest to, aby zmienić sytuację na naszym rynku pracy. Czyli chodzi mi o to, chodzi nam o to i o to chodzi Komisji Europejskiej, abyśmy zanim podejmiemy decyzję, w jakim kierunku się dokształcali, to żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, co to ma zmienić? Czy to będzie kolejny dyplom w naszych aktach osobowych? Czy to ma być rzeczywiście. Coś, co podniesie nasze kwalifikacje. Będziemy mogli więcej zarabiać lub chcemy się przebranżowić. To jest bardzo ważne, Szanowni Państwo. To nas Państwo. Rozwinie. To, to nas dokładnie rozwinie. I teraz w całej tej perspektywie mamy 39 milionów euro. Czyli w zależności od kursu to jest około 160 milionów złotych. Ogromne środki finansowe. Jeszcze środki finansowe z poprzedniej perspektywy mamy. One były w innej formie. Dostępne, ale jeszcze w dalszym ciągu są. Więc trzeba tak robić, aby nasz rynek pracy odczuł zmianę tych 160 czy 170 milionów złotych. Sama Pani mówi, że zainteresowanie przedsiębiorców jest bardzo duże. A proszę mi powiedzieć, rozmawia Pani z przedsiębiorcami. Czego oni potrzebują najbardziej, jeśli chodzi właśnie o fundusze unijne, jakiego rodzaju problemy zgłaszają? No, jeżeli chodzi o fundusze miękkie, no to to jest największym problemem brak pracowników, prawda? To jest największy problem. I to jest problem złożony, dlatego, że no z dnia na dzień no nie przekonamy młodych ludzi, którzy na przykład w przyszłym roku kończą ósmą klasę, żeby wybrali kierunki, bo będą się wstydzić powiedzieć, że idę do techników mechanicznego, choć jest bardzo dobrym uczniem. Czy idę do innego, nie wiem, no, informatycy, których ciągle brakuje, no to już w pośredniej szkole z pewnością mogą dostać wspaniałą, dobrą pracę. Czyli przedsiębiorcom, jeżeli chodzi o ten czynnik społeczny, czyli o, o Europejski Fundusz Społeczny, to w zasadzie nie można powiedzieć, że czegoś brakuje. Brakuje bardziej tej drugiej strony, czyli chętnych do nauki w poszczególnych zawodach, bo tutaj nawet jeżeli dana szkoła, uruchomi klasę o danym profilu, to jeżeli nie znajdzie uczniów, no to, to też nie, nic nie poradzimy na to, więc to jest proces złożony i myślę, że to też jest ogromna odpowiedzialność i decyzja po stronie rodziców. A jeszcze wracając do bazy usług rozwojowych, jaka jest możliwa kwota dofinansowania? 8,5 tysiąca złotych i to jest zarówno przy bazie usług rozwojowych, tym projekcie instytucjonalnym i tak samo jest w, w przypadku indywidualnej bazy usług rozwojowych, co jest bardzo istotne, że jeżeli osoba pracuje, jest zatrudniona, może jednocześnie skorzystać od swojego pracodawcy, ale również może sama się zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Czyli wtedy na 3 lata mamy 17 tysięcy dofinansowania. Szanowni Państwo, to są naprawdę ogromne środki finansowe na rozwinięcie swoich umiejętności językowych czy technicznych. Naprawdę studenci już od pierwszego roku, jeżeli mają problem z, z jakimś projektowaniem, rysunkiem, już mogą iść na różnego rodzaju szkolenia. Tak, no właśnie, bo to przecież też dotyczy Oczywiście, osób młodych. że tak. Jeżeli chodzi o instytucjonalną bazę, tutaj mówimy już o młodocianych pracownikach, czyli od 15 roku życia, a w przypadku Bazy usług rozwojowych indywidualnej to jest od 18 roku życia bez ograniczenia wiekowego. I teraz, jeżeli chodzi, tutaj różnimy się tylko wkładem własnym, bowiem zarówno w jednym przypadku, a i w drugim również przypadku, zależało nam na tym, aby premiować dokształcanie osób w kierunkach, w których brakuje nam osób z takim wykształceniem, czyli osób z zakresu inteligentnych specjalizacji, bądź też barometru zawodów. Przy indywidualnym, Dofinansowujemy od 85% do 90%, czyli to są naprawdę ogromne środki finansowe. W przypadku instytucjonalnych jest to 75-80%. To też całkiem spora, spora kwota. I co jest najważniejsze, Szanowni Państwo, w poprzedniej perspektywie Wojewódzki Urząd Pracy wybierał operatorów. Były to często podmioty, których osoba z Sandomierza, z powiatu Sandomierskiego, Włoszczowskiego nie znała. Dzisiaj od kilkunastu miesięcy, mówi że operatorem bazy usług rozwojowych jest wojewódzki urząd pracy mieszczący się na Witosa, czyli jednostka samorządu województwa która cieszy się i zaufaniem społecznym, i jest rozpoznawalna. I rozumiem, że tam możemy szukać informacji. Tak Oczywiście, kończąc ten że temat, tak. to... Tam możemy szukać informacji, dzwonić, jechać, proszę się uzbroić, od razu mówię, w cierpliwość. Dla mnie to też są sytuacje, kiedy ja bardzo przeżywam, że mieszkańcy stoją w kolejce, ale no nie wyeliminujemy, nie mogę nikomu zabronić, że jeżeli chce dziś przyjść, żeby dziś nie przychodził. To w takim razie, drodzy Państwo, czekamy i zachęcamy również Oczywiście. do przeglądania stron Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że dziś moim Państwa gościem była Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.